Panie Bresie, wrócę do, tego, do tej redukcji portfolio produktowego, bo w ostatnim, jednym z ostatnich wywiadów wspomniał Pan, że ilościowo planujecie zredukować o 10% <laughs> portfolio produktowe, a wartościowo szacuje Pan, że będzie to około 1%. Co jest podstawą tej decyzji i oczywiście które chcielibyśmy się dowiedzieć, które produkty znikną z asortymentu Państwa? Skąd taka decyzja biznesowa? No decyzja jest z tego, co wspomniałem wcześniej, czyli no presja kosztowa, inflacja, tak zwana inflacja producencka, czyli wzrost kosztów, które czują firmy, nie tylko mówię tutaj o Wedlu, ale generalnie o firmach, czy przynajmniej naszej branży, sięga w tym roku około 50%. Czyli mówiąc prosto, żebyśmy skompensowali ten wzrost kosztów, musielibyśmy ceny naszych produktów podnieść o 50%, tak mówiąc z grubsza, przy założeniu, że nie spadnie ich sprzedaż. Oczywiście, co jest niemożliwe fizycznie. W związku z tym te podwyżki wdrażamy, ale nie na takim poziomie, oczywiście. Więc y, mamy częściowo tę ten, ten, dziurę kosztową zasypaną podwyżką, ale częściowo nie mamy zasypaną, więc musiamy, musimy jej szukać w tym obszarze kosztowym, czyli szukamy różnego rodzaju oszczędności. No i takimi głównymi oszczędnościami to są optymalizacje produkcyjne, e, czyli efek zwiększanie efektywności produkcji. A efektywność produkcji w dużym stopniu jest uwarunkowana rozdrobnieniem portfolio, które wiąże się, no wiadomo, jak produkujemy pewien produkt, później inny, później inny trzeba linię przezbroić, trzeba ją umyć, i tak dalej, tak dalej. wszystko jest, można powiedzieć, strata pieniędzy. W momencie, kiedy ograniczamy ten asortyment, produkujemy danego asortyment, innych asortymentów więcej, no to tych kosztów jest mniej i ta efektywność, czyli marża rośnie. W związku z tym to jest tego typu powód działania. I teraz rozumiem to, co oczywiście potrzeby konsumentów, czy sieci handlowych, o których Pan tutaj wspomniał, czyli że my byśmy chcieli jakieś specjalne produkty tutaj dla nas, Plus dla nowości, naszej sieci tak tylko dalej, i wyłącznie. Tak. No staramy się znaleźć złoty środek, czyli z jednej strony tłumaczymy, słuchajcie, będziemy, musimy zmniejszać portfolio, żeby na przykład nie wprowadzać większych podwyżek na rynek ale z drugiej strony no, staramy się też wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom poszczególnych sieci i jednak znajdować pewne, pewne e, takie sposoby na tworzenie asortymentu dedykowanego, który e, wynika ze specyfiki danej sieci, bo inni konsumenci chodzą do sieci typu convenience, inni konsumenci chodzą trochę do sieci dyskontowej, mają trochę inne potrzeby, czego innego szukają i, no, i dla nas współpraca z klientami, na takiej y, płaszczyźnie y, wysokiego zrozumienia ich potrzeb, która wynika z kolei z potrzeb ich konsumentów, jest oczywiście bardzo ważna. Dlatego tutaj szukamy złotych środków, żeby pogodzić ten element kosztowy z tym elementem ofertowym dla, e, dla naszych klientów. Co z spółek? No, nie wiem jeszcze w tej chwili, jakie dokładnie skojują, ale tak mogę powiedzieć pokrótce, że na pewno nie znikną żadne bestsellery, na pewno nie znikną żadne produkty, których, których y, y, masa. Taka towarowa jest duża, czyli ptasie mleczko-waniliowe, torcik wedlowski, uf, czekolada mleczna uf, gorzka itd. Tak tak no to te produkty to nie grozi. Bardziej tutaj patrzymy na tak zwane ogony, czyli, czyli produkty, które już są dla takich no, niewielkiej grupy konsumentów, którzy mają jakieś swoje własne... E, fanaberie, można powiedzieć, fiksacje, czy swoje, swoje ulubione produkty, ale jest to, jest to bardzo wąska grupa. No i bardzo często w przypadku takiego asortymentu, e, bardzo łatwo ten produkt zastąpić innym. Więc, e, więc to jest ograniczanie. Dlatego te 10% asortymentu, o którym mówię, tak naprawdę to jest około tylko 1% obrotu, no bo to są tak zwane ogony, czyli. czyli jeśli popatrzy się na cennik, ilość produktów, to to jest znacząca zmiana, ale obrotowo to jest yy, yy, zmiana nieduża. Nie to jest, można powiedzieć, optymalizacją portfela produktowego. Nazwa Wedel kojarzy się oczywiście z historią i tradycją. Sam Pan o, tutaj wspominał o tych 170 latach. <laughs> z drugiej strony e, za kilka lat e, główne zakupy, główny ciężar zakupów ponosić będą, decyzje będą podejmować pokolenie Z i alfa. Może i szanują tradycje, ale chyba nie jest to numer jeden, który decyduje o, o ich wyborach. Trzeba będzie znowu znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy kontynuacją a nowymi wyzwaniami, nowymi oczekiwaniami nowej grupy konsumentów. Jak Państwo zamierzają w ogóle do tego podejść? Czy przekształcać w jakiś sposób marki już znane, czy uzupełniać portfolio? Może jeszcze jakoś inaczej, prosimy. Myślę, że będziemy to robić podobnie jak przez 170 lat, tak? bo przez te 170 lat już się tych pokoleń przewinęło sporo. Ich się może nie nazywało y, XYZ, alfa i tak dalej. Um. Na tyle dużo, że skończył nam się alfabet przecież na te pokolenia. <grym>, <grym>, wchodzimy w alfabet grecki. Także yy, yy, tak, ma Pan oczywiście rację, to, 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 ci konsumenci młodzi yy, no, z natury rzeczy, tak jak zawsze to było, negują tych starszych. Yy, tam ci starci kupują jedno, no to ci chcą coś innego. Yy, to jest jakby naturalne i zawsze tak było. Yy, także yy, no, taki proces yy, tworzenia oferty atrakcyjnej dla młodych konsumentów jest bardzo istotnym elementem działania naszej firmy myślę, że nie tylko naszej. W związku z tym no szereg różnych aktywności, ja bym powiedział tak, zarówno produktowych, no teraz, mamy, teraz mamy dużą kampanię związaną z filmem minionki, który wszedł do kina jakiś czas temu. Kupiliśmy licencję, mamy produkty minionkowe, mamy te minionki na naszych opakowaniach. Minionki to nie jest tylko to nie są tylko dzieci kilkuletnie, ale też też, też starsi. No, produkty bardzo atrakcyjne dla tej grupy konsumenckiej. Więc to są takie działania, tak mówię, z jednej strony produktowe, z drugiej strony to są działania komunikacyjne, czyli bardzo jesteśmy aktywni w social mediach. Już Instagram to już, to już jest, że tak powiem, powoli się staje przeżytkiem. TikTok jest takim głównym w tej chwili social medium dla młodych ludzi, tych najmłodszych. Jesteśmy tam bardzo aktywni, komunikujemy, pokazujemy, że no, czekolada jest. Czymś fajnym dla każdego, nie tylko dla starszego, również dla, dla młodszego konsumenta. No czekolada o tyle jest właśnie fajnym produktem, że generalnie ma raczej pozytywne konotacje, jest czymś przyjemnościowym, to jest produkt, który się kupuje dla przyjemności. No i spożywają go wszyscy. Młodzi, starsi, w średnim wieku i tak dalej. Także to jest kwestia głównie dotarcia do, do, tego, do tych młodych konsumentów, tak jak mówię, zarówno ofertą, ale też odpowiednią komunikacją. Także robimy jedno i drugie, staramy się dopasowywać do tych młodych konsumentów, oczywiście nie zapominając o tych starszych, no bo, bo, bo wiadomo, że jesteśmy też uwielbiani przez starszych konsumentów, w związku, z tych dla, w związku z tym dla nich też oferta musi się znaleźć i też dla nich oczywiście jest. Poniekąd odpowiedzią, czy częścią odpowiedzi na to y, pytanie są też y, dwa, dwie kategorie produktów, o których już w zeszłym roku Pan wspominał, bo te wyzwania były już wtedy jasne, czyli lody i przek przekąski funkcjonalne. Jak to się sprawdza? Tak, no to są dwa różne tematy, bo lody, y, y, decyzja biznesowa wejścia w, lodów, y, w lody wynika z tego, że ten rynek bardzo mocno rośnie. Generalnie na świecie, nie tylko w Polsce. I oczywiście to wynika niestety tutaj z negatywnego aspektu, czyli z ocieplenia klimatu na całym świecie. Natomiast fakt jest taki, że, te, te, że kategoria lodów bardzo mocno rośnie. Jeśli sobie znowu na ostatnie mniej więcej 10 lat, to ten wzrost średnioroczny jest, sięga prawie 10% w Polsce. Małej jest kategorii, które tak rosną w dłuższym okresie. W związku z tym, ponieważ lody no, bardzo są zbliżone do słodyczy, to jest podobna funkcja, e, aczkolwiek ograniczona głównie do lata, więc, więc to była taka naturalna dla nas decyzja, żeby w, w te lody wejść tak długookresowo. Natomiast tak, tak zwane zdrowe przekąski, czy też może, może nie zdrowe, tylko produkty funkcjonalne, tak jak pan wspomniał, czyli mające dodatkową funkcję e, oprócz samej przyjemności, czyli na przykład energetyzująca funkcja wynika z takich współczesnych, innych trendów, które są. Czyli to, że coraz więcej ludzi, no mówiąc po prostu, dba o siebie. Tak? uprawia sport i tak dalej. No i po potrzebuje w związku z tym jakąś fajną przekąskę, która ich doenergetyzuje albo, albo doda im jakiś specjalnych yy, składników mineralnych. Yy, albo są to produkty z proteinami, które też w jakiś sposób pomagają yy, przy, przy, przy takich aktywnościach sportowych. Yy, Dlatego my wprowadziliśmy, w ogóle dokonaliśmy inwestycji, kupiliśmy linię produkcyjną pod, pod tego typu produkty funkcjonalne wprowadziliśmy produkty pod taką submarką nową na dobre, e, które, e, które m, zarówno są, takimi są takie energetyzujące, jak i są też proteinowe. No, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. E, jesteśmy zadowoleni z tego początku sprzedaży. Troszkę nam skomplikowała ta sytuacja w tej chwili z Ukrainą. E, e, produkcję z tego względu, że część surowców. Została dotknięta tym przerwanym łańcuchem logistycznym i niestety nie wyprodukowaliśmy całego portfolio, tak jak zakładaliśmy, ze względu na to, że nie mogliśmy niektórych surowców kupić, więc trochę nam się to rozciągnęło w czasie, ale generalnie to zakładamy, że to jest chwilowy problem. Generalnie tak, zainwestowaliśmy, tak jak mówię, w nową linię produkcyjną. E, e, wprowadziliśmy na rynek całe portfolio nowych produktów no i zakładamy, że to będziemy dalej rozwijać, dlatego, że, tak jak mówię, no, rozmawiamy tu o różnych problemach, ale długookresowo no, wierzymy w to, że konsumenci cały czas coraz bardziej będą chcieli dbać o swoje zdrowie, będą chcieli być młodzi jak najdłużej. No, to są takie trendy. Ciekawy bardzo temat, e, e, z których pewnie sobie zdajemy sprawę. Że one funkcjonują, coraz więcej ludzi uprawia sport i tak dalej, więc też poszukują produktów dla siebie. Ale jednak zawahał się Pan nad tym, przy, przy tym określeniu zdrowy Przejdźmy na bardziej na termin funkcjonalny, bo, bo energia, proteiny i tak dalej, to nie musi być koniecznie prozdrowotne. Więc czy to nie jest trochę taki kompromis, jeśli chodzi o wizerunek marki, że no, prozdrowotność to nie jest pierwsze skojarzenie z takimi przekąskami, mimo wszystko. No tak, bo to nie są produkty, które się kupuje dla zdrowia, tylko dla przyjemności. No tutaj tego jakby nie przeskoczymy, to jest natura słodczych, kupuje się dla przyjemności. Natomiast e, zawahałem się z tego względu, że nie można powiedzieć, że to są produkty niezdrowe. Ponieważ, y, ponieważ y, y, no zdrowe odżywianie y, polega na zbilansowanym odżywianiu się, a nie na tym, żeby z czegoś zrezygnować, czy ten, bo potrzebujemy i tłuszczy, i węglowodanów, wszystkiego, i witamin, i tak dalej. Wszystkiego potrzebujemy do tego, żeby funkcjonować. Natomiast wszystko jest kwestią balansu. Jak ktoś się mocno postara, to i wodę jest w stanie przedawkować. Nie? Więc. Y, więc, y, więc y, w każdej diecie pomijam ludzi, którzy mają jakieś alergie, oczywiście. To w każdej diecie znajdzie się miejsce i na, i na chleb, i na masło, i na kawałek czekolady, i batonika, i tak dalej. No, pod warunkiem, że, że dbamy o cały ten bilans żywnościowy, że dbamy o siebie, tak jak mówię, uprawiamy sport. Najlepiej, żebyśmy jeszcze papierosów nie palili, żebyśmy się nie stresowali za dużo, i tak, dalej, i tak dalej. Jest wiele tych czynników, które są ważne dla zdrowia. Natomiast tak, mówi się o takich zdrowych przekąskach, ale trochę w cudzysłowie, dlatego że no w tej chwili mamy na, mamy na rynku sporo yy, tak zwanych zdrowych przekąsek, ale one są tak zdrowe trochę w cudzysłowie, bo z jednej strony, yy, no jak popatrzymy sobie na składy, no to też tak można by dyskutować. Nie, nie, nie zawsze jest to tak zwane clean label, yy, a po drugie, yy, nawet jeśli skład jest, jest długi, no to jest tak dużo takich niezrozumień wśród konsumentów. E, na przykład, na, na, na przykład e, są konsumenci, którzy lubią popatrzeć na czekoladę Wedla dzisiaj i nie wiem, 30 lat temu. No i 30 lat temu ona miała taki skład, a dzisiaj ma taki skład. Tylko, że w praktyce ona ma ten skład taki sam. Bo mało kto ma świadomość, że jak wróciliśmy do Unii Europejskiej, to zmieniły się regulacje, jak należy oznaczać. Skład produktów, i w tej chwili trzeba wpisywać do, na, na opakowanie wszystko. Każdy składnik, który ma tam mikro udział w procesie produkcyjnym, a kiedyś nie trzeba było tego robić. Kiedyś do pewnego poziomu tylko się wpisywało składniki, nie, reszty nie trzeba było wpisywać. I jak się tak porówna, to faktycznie to jest różnica, ale to nie wynika z tego, że się inaczej innych składników używa, tylko inaczej, inne są oznaczenia. Więc e, jak się produkty są niezdrowe, no to są niedozwolone do, w ogóle do sprzedaży. E, już nie mówiąc o tym, że nazewnictwo niektórych produktów jest takie trochę przerażające dla, dla, dla przeciętnego konsumenta, bo, bo brzmi dziwnie, a to są normalne czasami tłuszcze czy, czy jakieś inne e, składniki, które po prostu mają swoje nazwy specyficzne, które brzmią groźnie, ale nie ma w tym nic groźnego. Ja chciałem wrócić jeszcze o trendów konsumenckich. <laughs> I odwołując się do, tutaj do wyników badań firmy badawczej Mintel, który zidentyfikował y, trzy główne trendy, które będą kształtowały przyszłość. Pierwszy to wprowadzenie oraz zwiększenie atrakcyjności wegańskiej czekolady. Drugi to zmiana opakowań z plastiku na produkty bardziej biodegradowalne. I trzeci to położenie nacisku na bardziej zrównoważoną i odpowiedzialną produkcję czekolady. Y, czy widzi Pan potencjał w tych trendach? Y, ewentualnie, czy ponadto identyfikujecie coś, co jest równie mocne, mocniejsze i jak Państwo zamierzacie na te trendy i na swoją strategię biznesową pod tym kątem układać? No tak, tutaj też, jest, to też nie jest prosty temat. Jest tutaj kilka takich ele elementów, o których trzeba pamiętać. Ja bym powiedział tak, najważniejszy w tym wszystkim jest to, co się dzieje z klimatem na świecie, na naszej planecie. I degradacja środowiska, ocieplenie klimatu, to jest w ogóle rzecz, z którymi średnio inteligentny człowiek nie dyskutuje. I do nas wszystkich należy to, czy jest niemalże obowiązkiem, żebyśmy starali się temu przeciwdziałać, wstrzymywać i, i, i żeby ta nasza planeta, dla naszych dzieci, wnuków i tak dalej, była miejscem do życia, żeby tu się dało funkcjonować. Co do tego nie ma wątpliwości. To jest jeden element. Natomiast drugi element, w jaki sposób to robić. No i tutaj jest dużo takich haseł po rynku, można powiedzieć, krąży, które niestety z rzeczywistością nie mają wiele wspólnego. Bardzo dużo się mówi negatywnie o plastiku. Tylko fakt jest taki, że plastikowe opakowania w większości przypadków są najbardziej ekologicznymi opakowaniami. To, co jest nieekologiczne, to jest to, co, co się dzieje ze śmieciami plastikowymi. I takim dobrym przykładem, można powiedzieć, że benchmarkiem takim pewnego rodzaju, to jest na przykład rynek japoński, gdzie jak ktoś jedzie do Japonii, to jest trochę w szoku, że yy, idzie do sklepu, kupuje byle batonik, byle tam nie, mały produkt i wszystko jest zapakowane w folię. Jeden raz, drugi raz i tak dalej. Jak otwiera tego batonika, tam w środku jest dodatkowa folia. I jak gdzie tu jest ekologia? Tylko fakt jest taki, że to jest najbardziej ekologiczny rynek. Dlaczego? Dlatego, że 90 kilka procent tych odpadów trafia z powrotem do gospodarki. Versus 6-7 globalnie, bo tak Tam bazą... konsument jest tak wyedukowany, że y, frakcji jest więcej niż pięć tych śmieciowych. Wszystko jest elegancko sortowane. Nie ma żadnych śmieci nigdzie na ulicach. Każdy to wrzuca tam, gdzie trzeba, i to później wraca z powrotem do gospodarki, a nie do oceanów, przykładowo. Opakowania papierowe tak przykładowo no skąd ten papier się weźmiemy? No trzeba będzie kolejne drzewo ściąć. To nie jest tak prosto, że papier jest lepszy od powiedzmy plastiku. Żeby papier się nadawał do przemysłu spożywczego, to musi być pokryty taką chemią, żeby on się nadawał do, 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 owinięcia, go, do owinięcia produktu spożywczego, że to się robi ekstremalnie dużo bardziej szkodliwe niż opakowanie plastikowe. Także to nie ma takich prostych odpowiedzi tutaj. Kluczem jest, i tutaj mamy największe zaległości, zdecydowanie w Polsce przynajmniej, to jest ta świadomość konsumentów, nie ma takiej edukacji, nikt tego nie prowadzi, co robić ze śmieciami, w jaki sposób. Tutaj mamy tak ogromne zaległości e, i tu ja bym szukał rozwiązań przede wszystkim, e, a, a nie gdzie indziej. Natomiast to, oznacza, to nie oznacza, że nic nie należy robić w tym obszarze opakowaniowym, bo na pewno można. I taki przykład, który, który my na przykład zrobiliśmy, jakiś czas temu, no pewnie wielu, wielu, wielu ludzi pamięta jeszcze, że ptasie mleczko było w takiej fajnej folii, nie? To się odwijało, się to szeleszczyło no, i tak dalej. No i dużo ludzi jeszcze cały czas dzisiaj e, wspomina z rozrzewnienia, bo fajne ptasie mleczko było w, w folii i to można było, fajnie się otwierało i tak dalej. To nasza konkurencja, wszyscy tu folię jeszcze cały czas używają. E, I z powodów takich ekologicznych e, my akurat z tego zrezygnowaliśmy. Oznacza to, oznaczało to dla nas, że musieliśmy zainwestować w takie dodatkowe urządzenie na linii, e, ponieważ to opakowanie papierowe, które w tej chwili zostało, e, no musi być odpowiednio zamknięte, bardziej hermetycznie, niż e, to, e, jak to było wcześniej, e, jak była ta folia. E, no i dzięki temu tej folii się pozbyliśmy. No nie ma tego elementu szeleszczącego w tej chwili, po prostu się papier odrywa. Natomiast no jest to na pewno bardziej ekologiczne opakowanie niż było wcześniej. Mimo, że wielu konsumentów płacze, nie ma folii. Nie? Natomiast także takie rzeczy robimy oczywiście, gdzie, gdzie to się da. Ale tak jak mówię, no ja, bym, ja bym się doszukiwał w innych miejscach dużo większych możliwości. Natomiast są jeszcze inne aspekty bardzo istotne. My, na przykład, od dwóch lat, jeśli dobrze pamiętam, może już od trzech nawet. Bazujemy w 100% na energii odnawialnej, tylko i wyłącznie. 100% energii, którą zużywamy w zakładzie, korzystamy z energii wiatrowej. W 100%. Więc to też są takie kwestie, które, których nie widać, tak, jak się kupuje produkt, ale które moim zdaniem zarządy powinny mieć taką świadomość i czuć się w obowiązku do tego, żeby tego typu decyzje podejmować. No bo y, energia odnawialna no jest dużo bardziej ekologiczna niż y, generalnie że biorąc, niż nie wiem, węglowa, przypuśćmy. No.